Dobra. Tak więc wracamy z powrotem i szukamy tych ważek. Życzcie mi powodzenia. Wydaje mi się, że właśnie te stacyjki musimy atakować. Bo to dzięki tym stacyjkom chyba będziemy mieli kolejną ważkę, tylko to nadal nie zmienia faktu, że nadal nam dwóch będzie brakować, więc nie wiem, gdzie są te dwie pozostałe. Ale no, myślę, że... Znaczy stacyjki. Kurde, co ja gadam? Jakie stacyjki bardziej działa, chciałem powiedzieć. Więc na pewno to sobie będziemy atakować. Może jakaś ważka za to wpadnie. Może. Może jakaś tutaj jeszcze na dachu jest? Nie wiem. W ogóle, czemu ja tak dziwnie chodzę? Zobaczcie w ogóle na to. Jezu, jaka ta gra jest pobagowana. Strasznie to wygląda. Wiem, o czym nie pomyślałem. Widzicie? Zobaczcie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie pomyślałem. Bo to był ten za te ufoki, co nie? A może wypadałoby spróbować zasilić, kurde, to. Ten kombajn w sensie. Ten kombajn powinien być zasilony jakoś. Ewentualnie zawsze możemy tamte strachy na wróble wcześniejsze, kurde, spalić i wtedy też za to będzie ważka. Tylko pytanie, za co będzie ostatnia? To jest dobre pytanie, na które chciałbym kiedyś poznać odpowiedź. Ale czy będzie mi to dane? No nie wiem. No właśnie, to jest problem, że nie wiem. Tutaj są, widzicie, strachy na wróble. Ale poza strachami mamy jeszcze oczywiście krowy, które... Za wszelką cenę chcą nas pocisnąć. Tu się spaliły dwa ze wstydu. Tu żadnego stracha na dole nie widzę. No, trzepnij mnie. Dzięki. Że mnie odtąd będę zaczynał. Tutaj strach również, jak widzicie, został poddany przez... jak to się mówi, przez płomień. O, tutaj widzicie, jak ładnie jesień też wygląda. No bo autentycznie tutaj liście spadają z drzew, więc wydaje mi się, że to jest całkiem adekwatne do stanu rzeczywistego. Dobra, zrobimy jeszcze inną rzecz. Zaprowadzimy te krówki do tego farmera, bo wiem, że on chciał w sumie, żeby zaprowadzić do niego wszystkie krówki do farmera, ale to raz. I to prędko. I to prędko. Mówię. Do farmera. Wszystkie. Bez wyjątku. O, zobaczcie na to. Thanks for freeing the cow. You think you can go get him and move him back here? Way to go, Sparrow! We'll make a farmer out of you yet. By the way, while you were out looking for cows, I found this here critter and I think it may belong to you.
Hey, it's Cedric. To nadal nie zmienia faktu, że nadal nam brakuje chyba teraz tylko jednego już. No nie? Nie wiem, gdzie ten ostatni jest, kurde. Może ten Combine będzie wiedział. No dawaj. Musi gdzieś być. Trzy życia, super. No, jestem z powrotem. Mam tego serio autentycznie dość, bo ten poziom mnie po prostu... Nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć na temat tego poziomu. On mnie zniszczył psychicznie, dosłownie. Z tego, co widziałem, chyba mamy 29% gry. A może 28%? Niby to już jest jakiś progres. Na pewno to jest jakiś progres, ale... 29. Ale jakim kosztem? Po raz kolejny, jakim kosztem to się wszystko dzieje? Ja pierniczę, no naprawdę, no większego pierdolca dostać nie mogłem już. Naprawdę. Więc jaki jest plan, pewnie się zapytacie. Wejdziemy sobie do tego poziomu, zrobimy sobie troszeczkę tego poziomu i będę kończył tę sesję. Nie mam zamiaru całego tego poziomu przechodzić w tej jednej sesji, zapomnijcie o tym. To są za długie poziomy, żeby robić 2 lub 3 poziomy na jedną sesję. Ja bym tu chyba musiał z 5 godzin siedzieć. Hey, you got enough dragonflies to get the boat up and running. Hop aboard. No, jesteśmy już w poziomiku, elegancki poziom się nam tutaj szykuje. Widzę, że tutaj mamy powrót tych braci Tiki ze Spyro 2, gdzie robiliśmy poziom chyba Idle Springs. W ogóle to jest trochę takie połączenie Idle Springs i tego, i Sunny Beach ze Spyro 3. A nie, dobra, myślałem, że oni wrócili, ale to nie oni chyba. Nie, to są po prostu tylko posągi zwykłe. Myślałem, że to oni są. No dobra, nieważne. Może oni będą później, ale zobaczymy. Na pewno zajmę się za tą sekcję podwodną i zobaczymy sobie. To jest poziom Lalu Island, więc zobaczcie, brakuje nam teraz tylko tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć poziomów do samego końca gry. Rozumiecie to? Jeszcze pięć poziomów i mamy koniec gry. Ale niestety ja po tej sesji robię sobie na jakiś czas chyba przerwę od tego tytułu, ponieważ powiem wam szczerze, że ja się psychicznie wykończony czuję, nie? Ta gra po prostu swoimi glitchami, swoimi błędami robi mi siekę z mózgu taką, że mój mózg zamienia się w galaretę. Bez kitu. No ale dzisiaj tylko pół tego poziomu zrobimy, może kawałeczek, bo to są naprawdę kurwa długie poziomy, a ja nie mam zamiaru siedzieć nie wiadomo jak długo w nich. Bo trochę szanuję swój czas. A chcę jeszcze dzisiaj inne rzeczy porobić. No chyba, że później znajdzie mnie ochota, to nagram drugą część tej sesji. Co też może się zdarzyć, że wejdę na takiego masochistę i prawie całą grę przejdę. Ale coś czuję, że po nagraniu tej serii będę musiał się kurde leczyć w jakimś zakładzie psychiatrycznym. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą gierkę, w sensie, jeżeli chodzi o sam poziom, no to myślę, że... O, widzicie, to są te ziomki ze Spyro 2. O, powróciły tutaj. Te, co sobie tam z tymi naszymi koleżkami piekli pianki na ognisku, jak pamiętacie. Ogólnie sam w sobie poziom, jak i soundtrack, no jest całkiem spoko, no na to nie będę narzekał, nie? Graficznie to naprawdę wygląda bardzo fajnie, natomiast...
jeżeli chodzi o framerate i o klatkaż, no to to już bym pozostawiał wiele do życzenia. Raczej to pozostawia wiele do życzenia. Nie uciekaj. Nie uciekaj, powiedziałem. No chodź tu, kurde. Gary. Przypomnę, że w tej gierce jest 80 ważek, a my mamy 26. A teraz chodźcie, skopiemy dupę temu frajerowi, co do nas z mordą wyskakuje. Krzywą zresztą. No i kolejny power-up będziemy mieli. Super. Fajnie. Tylko on się dopiero odblokuje, jak poziom przejdziemy. Czyli będziemy mogli ostatnią bramę otworzyć. Super, bo jeszcze tylko nam jedna brama została. O ile dobrze pamiętam, to ten poziom chyba nie był jakiś taki super zły, jak robiłem livestream. Ale nie mam pewności stuprocentowej, więc tak tylko mówię na oko. Mogę się oczywiście mylić, bo nie jestem wszechwiedzący. A widzicie, ty... Muszę niszczyć też te, kurde, mordy całe, bo w nich są klejnoty, nie kryształy. Więc czekajcie, idziemy tam, przepłyniemy sobie. 9:30 już, ja pierniczę. ...2006, prawie jak Sonic 06, hehe, ale żart sytuacyjny. Thank you so much, Spyro. I just couldn't have handled being eaten for dinner. No problem. I'll keep a nose out for your friends. I think I can smell them roasting off in the distance. Just kidding. Fajne jest to w tej gierce, że Spyro rozmawia z tymi postaciami, bo w Spyro 2 i 3 podczas przechodzenia poziomów to nie przypominam sobie, żeby Spyro w ogóle dyskutował z tymi postaciami, jak już to ze smokami w Spyro 1. No ale wiadomo, to nie jest to samo. Mamy 26 żyć, zobaczcie, jaka to jest spora liczba. Ta sekwencja mi się bardzo podoba. Graficznie jest przyjemna dla oka. Niestety gameplayowo to już nie mogę powiedzieć, bo gameplayowo to jest padaka, nie z tej ziemi, jeżeli chodzi o klatkarz, bo klatki tutaj spadają jak szalone. Klejnot się tam zbugował, ale wrócił do mnie. Ciekawe. Kurde. Nie no, fajne miejsce, fajne tutaj, kurde. To jest jakaś dżungla w ogóle, czy gdzie my dokładnie jesteśmy? Nie bardzo ogarniam.
Może jurajska dżungla, może nie? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Sparrow, I heard you were on the island, but I didn't believe it. You gotta help me. One of the Riptocks keeps calling me ham sandwich and asking me if I'd go better with mustard or mayonnaise. On tu chce, kurde, zostać uwolniony, ponieważ chce sobie zjeść smaczną kanapkę z musztardą i majonezem. Nieźle. Niezłe masz aspiracje w życiu, panie kolego. 323. Kurde, to wiecie co? Za chwilę będziemy kończyli tą sesję, bo naprawdę... Mam dosyć. Mam naprawdę, kurde, dosyć. Ta gra mnie, kurde, psychicznie wymęczyła już doszczętnie. No i co? Zadowolony? Woo! Thank goodness you got to me before the Riptocks could. Myślałem, że dostanę ważkę chociaż od ciebie, a tu dostałem tylko podziękowania. Pfeh. Spadaj, gościu. Tu mamy jakąś następną sekcję. Może otworzymy sobie od razu tym guziorem. Co tu się odblokuje? A, tamta brama. Dobra, zapiszemy sobie, moi drodzy, i tutaj zakończymy sobie moją sesyjkę. Bo już naprawdę, kurde, psycha siada, 31%. Ciekawe, ile sesji będę potrzebował, żeby przejść Spyro Enter the Dragonfly. No nic to. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych poziomach, które tutaj robię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo je będziecie mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się wszyscy ze sobą integrujemy, informuję was tam o odcinkach, o jakichś live'ach, co tam u mnie się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I składamy sobie wszyscy życzenia na Discordzie, jak ktoś ma urodziny, tak więc dzięki za uwagę, nagrywałem to 2 listopada o godzinie 9:36 i idę sobie coś do śniadania zrobić, bo jestem cholernie głodny i jestem wkurwiony. Na razie.